Czy ktokolwiek się spodziewa, w co my będziemy grać? Sam się nie spodziewałem. Ale jednak niektóre gry nie chcą mi po prostu chodzić. I są problemy z niektórymi instalacjami. Witamy na wyścigach Tunka! Ja nie wierzę, w to grałem. W sensie, ja w to grałem, jak miałem kurwa 5 lat. Pojedynczy wyścig, mistrzostwa, licencja. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w mistrzostwach. Najpierw trzeba zrobić licencję. To są generalnie wyścigi. Sprawdźmy twoje umiejętności. Mamy trzy nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Dobra, nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. I tak, mam nie masz wyboru. Odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Do wyboru mamy z ziomka sobie. Ja zawsze jeździłem tym. Ale my będziemy jeździć Nunukiem. Zrób trzy okrążenia i przewróć wszystkie pachołki. Weźmy ten mały. Niebieskim zawsze jeździłem. A my będziemy jeździć niebieskim. Jak z dawnych lat. Pan Gadula to też jest zajebisty. Masakra, nie spodziewałem się, gotowi teraz... do startu, start! A. Czekajcie. Nie. Gotowi nie do chodzi. Startu, start! Chciałem klawisz zmienić po prostu. A, escape. Wyjście. Kilku graczy. Ojej, dobra. Sprawdźmy twoje umiejętności. Nie wiem, którym guzikiem się zrób będzie... Zrób trzy okrążenia i... Używało później tych. Gotowi dobra, do startu, start! Trzeba pachołki zbić wszystkie. Ale się jeździ gównianie tym samochodem. W sensie delay jest taki. Ale ja pamiętam tą grę. Fajne. Tu są ruszające się. Tu się wolniej jedzie. No i generalnie o to chodzi, że to są wyścigi, po prostu będzie się używało później jakiś tam wspomagaczy i działa to na takiej samej zasadzie, tak właściwie Clego Racers. Które tam było, nie wiem, w którym roku już. No i mamy 20 pachołków zbić. I mamy chyba 3 okrążenia na to. W sumie sam nam tak powiedział. A w ogóle pachołkiem można pachołka zbić, także to też jest super. Tu będzie niebieski spór. No i generalnie na każdy rodzaj samochodu są jak to się nazywa? No, różne licencje. Dobra, będę miał jeszcze jedno okrążenie, to tam się będę martwił. A i to jest na czas też wszystko. No i powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o te późniejsze licencje, to one są dosyć ciężkie. No o tej A to nawet nie wspominam, bo ona jest no początkowa, bez niej nie. Mielibyśmy prawo jeździć tym samochodem. Także zobaczymy. W ogóle później się dowiedziałem tak właściwie po latach, że są też inne wersje tej gry. Serio. Okej, 4 pachołki. Ale tak czy siak będę musiał te okrążenia zrobić. Szybciej! Zostały tylko 3 pachołki! No i 2 minuty. Szybciej! Zostały tylko 2 pachołki! Szybciej! Został tylko 1 pachołek! Jest tu. Ostatnie okrążenie! Teraz musisz się zmieścić w czasie! A słyszę, że sama jakość jakby audio też no nie jest na jakimś wysokim poziomie. Ta gra jest z 99 roku. Bardzo możliwe. Osoby, jak gram same relikty ostatnio. Poczekajcie, zobaczymy. Tunkar. W ogóle jest Tunkar 2, tylko nie wiem, czy ono się nazywało jako Tunkar 2. To jest generalnie to samo, co w jedynce. Tylko, że inne wyścigi i inne samochody chyba były. Ale generalnie ona się niczym nie różni. Odjazdowy rajd. Tak się to nazywa.
wyścigu! Dobrze! To była mistrzowska jazda! Udało ci się zdobyć nową kategorię! 2001 rok, sorry. 2001 rok. Że miałem 4 lata, jak to wyszło. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Co ja zrobiłem? Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąc udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych. Serio mi tego nie zaliczyło? Gotowi do startu! Start! Strata czasu. Pamiętam, że właśnie z kolegami siedzieliśmy jakby i każdy robił po wyścigu, bo tam później to będą po prostu turnieje, co nie? Tam na turniej składa się, nie wiem, za 3-4 wyścigi. Aż drobi po jednym, albo losowaliśmy sobie. Ale mnie to wkurzyło, że mi tego nie zaliczyło. Tym tego nie zbiłem. Masakra. Może jakiś problem jest z tą wersją gry, że może nie chce zapisywać czy coś. Nie wiem. O! Nie zbiłem. 9. 8. Tu powinien być. I jest. O, wkurza mnie takie déjà vu, że muszę to robić drugi raz. No i generalnie tam, wiecie, będzie można jakiś rakiet używać i... No, generalnie sam gameplay moim zdaniem jest spoko. A, i można obiekty też niszczyć, przez co na przykład będzie to dodatkowe utrudnienie dla naszych przeciwników. Zamiast niszczyć, na przykład coś uderzy w kamień czy coś takiego. Tak jakby robienie licencji, no to jest najnudniejsza część tej gry. Szybciej! Zostały tylko 3 pachołki! Chociaż może po prostu tej pierwszej, bo tamte szybciej! Zasady są. Zostały tylko 2 pachołki! Tu będą 2. Szybciej! Został tylko 1 pachołek! Dobra, nie ma co to tam wykręcać, bo i tak muszę ostatnie zrobić okrążenie. A, i generalnie chyba tutaj wszystko będzie jako tor, nie będzie tutaj takich sprintów, tylko będą właśnie na okrążenia. Ale wiecie, z racji, że tutaj niszczymy nasz teren i tak dalej, to nie będzie aż takie nudne, uważam. No, bo to podobny schemat jest jak w tym, Falloutie, Flataucie, przepraszam. Tak samo jak się, wiecie, jeździło w kółko, powiedzmy, te 3 okrążenia, ale miałeś jakąś ingerencję w to otoczenie na przykład, to nie stawało się to aż takie nudne, jak chociażby było, uważam, Need for Speed Most Wanted, co ostatnio graliśmy. Ej, tego czasu w sumie nie zostało mi za dużo, 20 parę sekund. Teraz musisz się zmieścić w czasie! Zaliczy mi to? Koniec wyścigu! Dobrze! To była mistrzowska jazda! Udało ci się zdobyć nową kategorię! Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. O co tu chodzi? Czekajcie. Nie masz Jestem znowu. Udało mi się wszystkie zbić. No i pytanie, czy teraz... Bo, nie wiem, wyłączyłem grę i włączyłem jeszcze raz. Nie wiem, czy to da coś, ale to jest dziwne, że mi tego nie zaliczę. A bez tego ja nie zacznę w ogóle żadnych mistrzostw tak właściwie. Więc co problem z zapisywaniem gry? Najwyżej zrobimy taki szybki snippet po prostu gry. Pojedyncze wyścigi da się odpalić. Koniec wyścigu! Powtórzę to jeszcze raz. To była mistrzowska jazda! Udało ci się zdobyć nową kategorię! Prawdy. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. 3 razy to zrobiłem. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Dobra, niech będzie taki.
Gotowi do startu, start! Nie pogramy sobie. Tym klawiszem. To był domyślnie... A, tak, prawy shift, także... Super klawisz. Żeby jedną ręką grać. A, rekord okrążenia to jest 2 minuty. O, patrzcie, to mamy, to jest spoko. W ogóle jakbyśmy byli blisko tej chmury, to przejąłoby to na nas. Ej, szkoda, że to się nie zapisuje. Szkoda, bo bym to pokrył. No cóż. I był jakiś klawisz na pewno. O, spacja. że można zobaczyć, co się za nami dzieje. O, patrzcie. I to się nie opłaca. Shielda miałem już. To się nie opłaca, bo ta rakieta, ta długa, ona zawsze atakuje pierwszego. I teraz chciałem właśnie być drugi. Wiecie, żeby tamten dostał i żebym ja go wyprzedził. Ale mamy shielda już. Shield potrafi też rysować samochody, jakby. Jakoś tak nie działa. O. A ta gruba rakieta to atakuje najbliższego, czy tam randomowego. No, do czego nowy rekord! Świetnie! Jak w LEGO Racers dosłownie. Tak się czuję. A może LEGO Racers się odpalił. Ale mega szkoda, bo jakby nie grałem w to, no... Długo nie grałem w to. A i w ogóle można... No jest dużo tych jakby tutaj. No to poleciało weter tak właściwie teraz, no. I to rozwali losową rzecz chyba. Albo po prostu wybuchnie. No, wybuchnie. O, mina. To zawsze tak dopuszczać. Mega szkoda. O, chyba... Nie, bo jeszcze jedno okrążenie mamy, a to spoko. Chyba, że coś... Dobra. A, i generalnie nie musimy być zawsze pierwsi, bo jakbyśmy... No, jakbyśmy robili turniej, to wiecie, tam punktacja się liczy. Tak jak... Walał cię. Flatał cię, już nie jest. A, no i opłaca się jeździć tylko po drodze. Bo wolniej jedziemy, jakbyśmy jeździli tutaj z lewej albo z prawej strony. Nie poprosi. Nas, żeby nic nie wolnali. Ciekawe, co zbierze. Co? Wlazła w to. Do palaczy jest najciężej dosyć. Generalnie jakbyśmy mieli już tą licencję tam B i C, to można by było używać do palaczy lepszy. Koniec wyścigu! Może coś się poprawiło? Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Wyścig zaraz się zacznie! Zobaczmy, a, na którym torze. Można wybrać blokada. No nie mamy odblokowanych wyścigów. Nie poszalejemy. Ile okrążeń wybierasz? Mamy 2 tylko. Przeciwny kierunek. No nie poszalejemy z taką liczbą. O, i właśnie, mamy tu gwiazdkę jedną, to znaczy, że to jest po prostu pierwszy kategorii. Gotowi do startu, lipa, 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 niestety. Idzie w tył.
O, teraz na przykład wywróciło nas w dobrą stronę przynajmniej. Ale widzę, że nie ma tutaj wszystkich broni chyba jeszcze. Widocznie się po prostu odblokowuje wraz z postępem. W ogóle są takie głąby, że oni potrafią sobie samemu minę wrzucić, jak tak dostaną na przykład. W uparach absolutnie. O! Gdzie tego na przykład nie mieliśmy? Nowy rekord! Świetnie! Dwoma dostał. No później będą te potrójne i tak dalej do palacza. Wow. To jest generalnie najbardziej przydatne, moim zdaniem. Wow. Przez co rekord możemy osiągnąć okrążenia. I patrzcie, jest jeszcze generalnie taki triczek, ale tutaj go nie zademonstruję. Ale zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Że da się zebrać dwie szybko. Tylko trzeba pod skosem, tak wiecie, biegać. Rozumiecie? Ostatnie okrążenie! Nowy rekord! Świetnie! No, tylko nie zawsze to się opłaca, takie kombinowanie. A w minutę. Wow, ciągle te latują. Dziwne. Na zwykłym turnieju obstawiam, że tego nie było. Ale patrzcie, jakich odwaliliśmy. Idziemy szybciej, jak ostatnio. Koniec wyścigu! To cóż więcej nie powiem o tej grze. No niestety, nie będziemy mogli w nią grać. Cześć.